Witam Was na nowym materiale. Ja dzisiaj sobie chilluję nad rzeką Świder w hamaczku i tak już sobie powolutku rozmyślam nad planami na przyszły rok. Każdego roku staram sobie coś planować. W ubiegłym chciałem po prostu przejechać 3 ultramaratony po 500 km i to mi się udało. W tym roku najważniejsza oczywiście była Wisła 1200, a w następnym roku sobie wymyśliłem, że chcę zacząć się ścigać. Tak, dobrze słyszeliście, będę się ścigał, jeśli oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem. Bo jest kilka kwestii, które byłoby trzeba ogarnąć. Tutaj mam taką kartkę z tematami i z tymi kwestiami, tak więc czasami mogę na nią zerkać. Przede wszystkim najważniejsze pozyskać rower do ścigania się. Będzie to na pewno gravel. Najlepiej by było nawiązać współpracę z jakąś firmą. To by mi najbardziej odpowiadało, gdyż te wszystkie środki, które by mi zostały z zakupu roweru, mógłbym przeznaczyć na jakieś inne rzeczy, które też będę potrzebował do tego ścigania się, a nawet na jakieś wyprawy. Byłoby to po prostu z korzyścią dla Was, widzowie. Jeśli oczywiście już miałbym ten rower, tutaj fajnie by było pewnie zrobić bike fitting. Nigdy tego nie robiłem, bo w zasadzie uznawałem, że jest to mi niepotrzebne. Jeżdżę tak turystycznie sobie i w miarę zawsze mi było wygodnie, przynajmniej tak mi się wydawało. Ale jak już mam się ścigać, to stwierdziłem, że a co tam, ten bike fitting zrobimy. Jak to poprawi w jakimś tam sposób mój komfort jazdy i może moje wyniki, to jak najbardziej będzie to słuszna rzecz. Kolejna rzecz, którą byłoby trzeba zrobić, żeby zacząć się ścigać, to nauczyć się jazdy w SPD, czyli kupić pedały SPD, jak i buty. Nigdy nie jeździłem, zawsze jedynie tylko w turystycznych, dlatego sam jestem ciekawy, jak się w ten sposób jeździ. Uważam też, że należałoby kupić lemontkę. Dystanse, na jakich chciałbym się ścigać, to około 250 km, ale nie wykluczam też 150, ale tak na 250 już bym chciał jednak mieć tą lemontkę, żeby troszeczkę zmienić pozycję na jakichś długich, prostych, powiedzmy asfaltach i się położyć. Kolejna taka rzecz związana w ogóle z treningiem stricte pod wyścigi to może nawiązanie współpracy z jakimś trenerem, albo po prostu już trenowanie z jakimś planem, nie wiem, wzięty może gdzieś tam z Garmina, czy może z internetu. Nie wiem jeszcze tego. Cały czas nad tym myślę. Chciałbym też się nauczyć jeść żele, bo do tej pory nigdy tego nie robiłem. Raz czy tam dwa razy próbowałem, ale źle się to kończyło, jeśli chodzi o mój żołądek. Dlatego fajnie by było jednak te żele podczas wyścigów jeść, bo po prostu są małe, wygodne i dostarczają tego, czego potrzebuje najbardziej nasz organizm, bo do tej pory jednak jadłem zwykłe jedzenie. No i to takie w zasadzie najważniejsze kwestie, które byłoby trzeba na przyszły rok ogarnąć. Jest ich trochę. Jest to też na pewno bardzo duży koszt. Jeśli miałbym nawet kupić rower, to jeszcze większy. Zobaczymy, czy uda mi się to wszystko jakby ze sobą połączyć i ogarnąć. Jeśli tak, to nic nie będzie stało na przeszkodzie, by zacząć się ścigać w przyszłym roku. Chciałbym raczej pewnie na tutaj jakichś mazowieckich wyścigach. Jest ich też sporo. Pewnie jakiś mazowiecki gravel, Robinsonady, plus jakieś jeszcze inne wyścigi. Dalej też nie wykluczam.
ale na pewno tutaj najwięcej by było tych na Mazowszu. No i to jest właśnie taki plan, który no niekoniecznie mi wyjdzie, bo zależy to też dużo od roweru. Chciałbym mieć po prostu albo karbonowy, ewentualnie aluminiowy rower, który by też by był fajny, bo te wszystkie bikepackingi, jakieś wypady pod namiot mi też mógł służyć. No ale z drugiej strony ten karbon by był pewnie lepszy na ściganie się. No zobaczymy, co tam jeszcze będę w stanie ogarnąć. No i takie to właśnie moje te plany wyścigowe. Chciałbym, żeby to wszystko wypaliło, bo może zawojuję tutaj na wyścigach. Plan by pewnie był taki, żeby w pierwszej dziesiątce być. O, to bym był zadowolony. Żeby tak dojeżdżać w pierwszych dziesiątkach. Może pudło jeszcze nie w przyszłym roku, ale tak pierwsza dziesiątka obstawiam, że byłaby osiągalna. No i dobra, ja się z tego miejsca z wami żegnam. Jeszcze sobie tutaj troszeczkę poleżę i spadam do domu.